Od 17 października w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie można oglądać imersyjną wystawę Kim Hwanki – Pieśń z Wszechświata, poświęconą sztuce tego klasyka koreańskiej sztuki awangardowej z okazji 110. rocznicy jego urodzin. Pomysł wystawy wyszedł od Centrum Kultury Koreańskiej. Jest to taka organizacja działająca przy ambasadzie Republiki Korei w Polsce. Państwo zgłosili się do nas z tym, że mają interesujący pomysł na wystawę jednego z bardziej cenionych koreańskich twórców współczesnych, a tak naprawdę wystawy popularyzatorskiej, która prezentuje w imersyjnej, interesującej formie jego dorobek. Uznaliśmy, że to bardzo ciekawa inicjatywa, bo po pierwsze prezentuje sztukę współczesną, w tym przypadku koreańską, czyli coś, z czym jesteśmy za pan brat, a z drugiej strony wprowadza te nowe technologie, czyli coś, co jest bardzo interesujące dla odbiorcy, coś, co bardzo dobrze sprawdza się w mediach społecznościowych. Kim Hwanki jest zupełnym klasykiem, jeżeli chodzi o sztukę współczesną w Korei. Jest to postać, jest to osoba, która w zasadzie można powiedzieć, że wprowadzała sztukę awangardową w Korei. Jest to jeden z pierwszych twórców, który w tym kraju zaprezentował sztukę abstrakcyjną, malarstwo abstrakcyjne. Wynika to z jego nomadycznego stylu życia, to znaczy Kim Hwanki bardzo dużo podróżował po Europie, po Stanach Zjednoczonych i efektem tych podróży było włączanie do swojej sztuki twórczości takich malarzy jak Mark Rothko, Pablo Picasso, no ta klasyka awangardy europejskiej czy zachodniej szeroko rzecz biorąc, którą my wszyscy znamy. Kim Hwanki inkorporował to do swojej sztuki, wciągnął to, przetworzył przez specyficzną wschodnią wrażliwość i w Korei zaprezentował właśnie swoją sztukę. Drogę twórczą koreańskiego artysty można podzielić na trzy etapy. Pierwszy, od połowy lat 30. do początku lat 50. XX wieku, to czas wyłaniania się awangardowych grup w Japonii i Korei, tworzenia podstaw pod abstrakcyjną formę jego późniejszej sztuki. Drugi okres, od lat 50. do początku lat 60., przypada na czas jego pobytu w Paryżu i Seulu. Kim Hwanki maluje wówczas częściowo abstrakcyjne obrazy, na których pojawiają się koreańskie motywy – dzban, góry, księżyc. Trzeci etap twórczości związany jest z jego pobytem w Nowym Jorku od 1963 do 1974 roku. W wyniku eksperymentów z kompozycją i użyciem różnych materiałów artysta wykształca często abstrakcyjny styl, bazujący na rozłożeniu drobnych plam koloru na powierzchni obrazów. Bardzo ciekawym wątkiem związanym z twórczością Kim Hwanki jest to, że rozwój jego twórczości to jest tak naprawdę rozwój awangardy XX wieku w pigułce niejako, ponieważ Kim Hwanki zaczyna od sztuki figuratywnej, przedstawiającej, czyli takiej nam wydawałoby się najbliższej. I jego rozwój twórczy, który trwa niemalże przez cały XX wiek, to jest tak naprawdę coraz to dalej idące dochodzenie do abstrakcji w swojej twórczości, właśnie inspirowanej sztuką zachodnią. To, co jest dla niego oryginalne, to jest właśnie ta wschodnia koreańska wrażliwość, czyli duże zwrócenie uwagi na naturę, to w takiej warstwie tematycznej, a z drugiej strony swoista muzykalność, rytmiczność, harmonia, bardzo duże uporządkowanie tej sztuki, które jest dosyć charakterystyczne właśnie dla sztuki wschodu. Ta wystawa jest wystawą bardzo ładną, mówiąc kolokwialnie. To jest ekspozycja, która wydaje mi się, że powinna przekonać każdego, kto boi się nieco sztuki współczesnej, ponieważ jest nastawiona przede wszystkim na estetykę, ale jest też swojego rodzaju opowieścią. Mamy tutaj 15 obrazów Kim Hwanki, które zostały wprzęgnięte w tą imersyjną wizualizację. Wchodzimy do tych obrazów tak naprawdę. Sala ekspozycyjna staje się obrazami Kima Hwanki, więc możemy partycypować, możemy być w tym obrazie i wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące dla tych, którzy kochają sztukę współczesną, to oczywiste, dla tych, którzy nieco boją się sztuki współczesnej, ale też dla najmłodszych widzów, których można w bardzo ciekawy sposób zainteresować sztuką współczesną. Pokazywana na wystawie praca wideo składa się z trzech części, przedstawiających 15 najważniejszych dzieł charakterystycznych dla poszczególnych etapów twórczości artysty. Widzowie mogą obejrzeć ewolucję stylu malarza
zmierza w stronę czystej abstrakcji oraz doświadczyć uniwersalnego piękna, które przekracza granice kulturowe.